Siemaneczko, ja jestem Marcin, wy jesteście na kanale Triptail Podróżowieści i ten vlog, ten materiał będzie podsumowaniem ostatniej podróży, którą razem z Mają zrealizowaliśmy. Podróży, podczas której zwiedziliśmy całe Włochy. Może nie całe, a znaczną jej część. Przejechaliśmy 5000 km samochodem osobowym. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was do kanału. Tam powstało 7 odcinków całkiem niezłego materiału, także polecam wam. A no tak jak mówię, ten materiał będzie bardziej takim spięciem w klamrę wszystkich moich przemyśleń. Będę mówił o negatywnych sprawach, o pozytywnych aspektach tej podróży, co mi się podobało, co mi się nie podobało, ale też opowiem wam o tym, ile nas to kosztowało, czym jechaliśmy, ale bardziej w taki sposób podsumowujący. Wyjechałem troszeczkę w góry, w mojej okolicy jest w ogóle 2 września. Mamy 2 września, wyprawa się skończyła tak naprawdę 2 miesiące temu, bo jakoś 8 czerwca, także już jakiś czas minął i fajnie w ogóle sobie to tak, wiecie, ogarnąć w głowie. No cóż, ogólnie to wyprawa trwała 18 dni, bo zaczęliśmy 21 maja, skończyliśmy 8 czerwca i zacznę od negatywów, ok? Pierwszą taką rzeczą, którą wspominam z negatywnych rzeczy, która mi się automatycznie rzuca na pamięć, kiedy wspominam o Włoszech, to jest to, że Włochy można faktycznie podzielić na Włochy północne i Włochy południowe. Niestety południe jest o wiele bardziej brudniejsze i zaniedbane od północy. I chodzi mi tutaj o infrastrukturę dróg, chodzi mi o tutaj brud jako taki. Południe po prostu objawia się jako no, bardziej brudne. Tutaj nawet już nie chodzi o przenośnie, tak? W Rzymie czy w Neapolu, szczególnie w Rzymie czy w Neapolu, śmieci można znaleźć na ulicach. Ten zapach jest po prostu nieprzyjemny. I wiecie, ja rozumiem historię i podziwianie niektórych i podziwianie faktycznie historii w takich miejscach. Ale kiedy jesteście przy zabytkowej fontannie, a wokół jest pełno śmieci, no to ja tego po prostu nie kupuję. Mi ciężko jest zwrócić uwagę i docenić faktycznie aspekty takie, wiecie, jak 3000 lat historii tak naprawdę. 3000 lat historii, na której cała nasza cywilizacja została zbudowana, a wokół jest po prostu brudno, wokół jest po prostu syf. I ktoś może powiedzieć, że, bo w sumie spotkałem się z takimi opiniami, że no to my turyści robimy ten brud. I to przez nas się ten brud. Bo ten brud faktycznie leży na ulicach żywcem. Wiecie, podążając tą logiką, to we Wiedniu, w Sztokholmie, w Londynie te miasta powinny tonąć w śmieciach. A tak naprawdę nie toną, nie? Zatem ogólnie ja też się przez to się zawiodłem właśnie na Włoszech, na południowych Włoszech. Ale też dlatego, że sam miałem oczekiwania względem tych miejsc troszeczkę po socjalach, wiecie, bo w socjalach lubimy pokazywać miejsca z najlepszej perspektywy, tak? Właśnie ten piękny content budowany wokół miejsc, wokół ogólnie włoskości, wokół Włoch. Wiecie, no oczywiście rzeczywistość jest całkowicie inna i są te piękne restauracyjki w bocznych uliczkach historycznego Rzymu. Faktycznie one są. Tylko zaraz koło tych restauracyjek i koło kelnera, który wam serwuje pizzę na stół, leży spleśniały karton i wylewają się śmieci z worków. Także no ja tego po prostu nie kupuję. To jest po prostu smutne i to automatycznie przypominam sobie, jak myślę o Włoszech niestety, nie? Swoją drogą, kiedy wyjechaliśmy z Rzymu, to myślałem, że właśnie Rzym jest najbrudniejszym miastem, które spotkałem i było. Aż do momentu następnego bodajże dnia, czy 2 dni później, jak wjechaliśmy do Neapolu. To był już kompletna porażka. No niestety, no. I też bardzo ważne jest to, że no bo wiecie, ktoś zaraz może powiedzieć, że no Marcin, co ty gadasz? Ja byłem we Włoszech, przecież tam jest tyle pięknych miejsc i w ogóle Włochy są piękne. Wiecie, ja też widziałem tam wiele pięknych miejsc. I też ja rozgraniczam. Właśnie to, że w Wenecji było pięknie, to nie znaczy, że całe Włochy są piękne. To, że w Rzymie jest syf i ptaki wszędzie srają i jest po prostu syf, to nie znaczy, że całe Włochy są brudne, tak? Także
jestem tego świadomy i też trzeba pewne rzeczy rozdzielać, tak? To, że coś jest ładne, to jest ładne. A jeżeli coś jest brudne, to ja jakby nie mogę usprawiedliwić tego, że fontanna jest ładna i jako całość miejsce polecam. No bo nie mogę wam powiedzieć, że ja polecam Rzym. Kolejną rzeczą taką negatywną, którą wspominam, to jak Włosi jeżdżą. To jak Włosi jeżdżą, w jaki sposób oni jeżdżą. Mówi się, że my Polacy lubimy dać do pieca na drogach. Wiecie, w porównaniu z Włochami tak naprawdę okazuje się, że jesteśmy jakby aniołami, wiecie o co chodzi, bo Włosi wyprzedzają, wymieniają bez ostrzeżenia, trąbią, wymuszają, nie zatrzymują się na stopach. I to było o tyle istotne dla nas, bo całą podróż spędziliśmy tak naprawdę kierując. Te 5000 kilometrów spędziliśmy w samochodzie. Wiadomo, nie jakby non-stop, ale zdecydowaną większość wyprawy tak naprawdę spędziliśmy w samochodzie. I jak można było się z tego pośmiać, chociaż w sumie śmialiśmy się z tego na końcu, bo już stwierdziliśmy, że nie ma sensu się tak naprawdę denerwować na to, ale było to po prostu uciążliwe. Jak pierwszy raz się z tym spotykasz, nie będąc na tym w sumie przygotowanym, to jednak jakby wpływało to na nasze samopoczucie i wpływało to też na nasze zmęczenie. I wiecie, też z perspektywy czasu rozumiem, że oni tak mają, że oni się w tym odnajdują, oni jakby, tak tam jest. Ale ja jakby nie zwracałem na to uwagi, że oni tak mają, jakby oceniam, wiecie, sytuację przez pryzmat tego, jak wtedy to odbierałem, nie? Kolejną rzeczą z negatywów to jest w ogóle, mam ściągę, to ludzie, co mnie kompletnie mnie to zaskoczyło. Ludzie, a raczej ich podejście. Chodzi mi o negatywne podejście, o taki brak przychylności. Mówię to z perspektywy turysty, ale też przede wszystkim człowieka, bo nie trzeba do kogoś być przychylnym, nie trzeba być turystą, żeby ktoś do ciebie był przychylny. Wiecie o co chodzi. I chodzi mi o sytuację typu wynajmowania leżaka na plażach. Mieliśmy dzień taki wolny odpoczynku, chcieliśmy wynająć sobie leżak i jakby czujesz po prostu czasami, że ktoś słaby ma do ciebie stosunek, taki też lekceważący, nie? Chcieliśmy wynająć leżak, chciałem powiedzieć wieszak, leżak i poszliśmy na drugi, po prostu zobaczyć, jak jest na drugiej plaży i spotkaliśmy się z bardzo podobnym podejściem, takim całkowicie lekceważącym. Też mieliśmy sytuację, podczas której chcieliśmy kupić kawę na wynos w barze. Faktycznie sytuacja, w której facet zorientował się, że nie jemy, nie mówimy po włosku, tym bardziej kontynuował po włosku, mimo tego, że wcześniej mówił po angielsku, co było bardzo specyficzną sytuacją i wiecie, można różnie interpretować i usprawiedliwiać takie zachowania, ale jak jesteś w danej sytuacji, to możesz mniej więcej ocenić, kto i jak, dlaczego się zachowuje, tak? To po prostu się czuje, najzwyczajniej w świecie. Wiecie, mi po prostu chodzi o takie człowieczeństwo, właśnie człowieczeństwo. Po prostu chodzi mi o taką przychylność, ale po prostu, że jesteście normalni, że nie jesteście do kogoś negatywnie nastawieni. I też mnie to zadziwiło, że macie taki jeden z najbardziej turystycznych krajów w Europie, na świecie i chociaż właśnie, to też nie chodzi o to, że po prostu jesteś turystą, tylko najzwyczajniej w świecie o to, że ja się zadziwiłem, że i to w dużych miastach, właśnie jak Rzym, Florencja, Neapol, i też w takich spotkaliśmy się z czymś takim w takich mniejszych miastach, które są całkowicie regionalne, w których tych turystów nie ma, więc nie zauważyłem reguły, że w Rzymie jest dużo turystów i oni mają dosyć tych turystów. Nawet jeżeli to tak naprawdę, to nie brałbym tego argumentu tak naprawdę na poważnie, nie? Co tutaj jeszcze? Wiecie co, te cztery rzeczy, które to były takie najbardziej negatywne, które wpływały jakby na nasze jakby komfort tej całej podróży. I tak samo jak te negatywy były silne, to tak samo pozytywy również były silne. I fajnie, że jakby cieszę się, że w ogóle potrafię to tak, wiecie, sobie rozgraniczyć, nie? Jeżeli chodzi o pozytywy, to przede wszystkim północ.
Jeżeli miałbym właśnie powiedzieć o tym, co mi się, który region mi się najbardziej podobał we Włoszech, to była to północ. Z racji tego, że już nie tyle, że jest czysto i jest mniej ludzi, co ja osobiście po prostu bardziej wolę, ale to, że jest tam przepięknie i też przede wszystkim mówię tutaj o Dolomitach, też mówię o miastach pod względem schludności. W ogóle okazuje się, że Wenecja, która rzekomo miała być śmierdząca, przynajmniej ja coś takiego słyszałem, okazuje się, że była, przynajmniej jak my tam byliśmy, najlepiej zachowanym, utrzymanym, najładniej pachnącym miastem w całych Włoszech, z tych wszystkich miast, które zjechaliśmy. I w ogóle to jest niesamowite, mi jakby strasznie się zadziwiłem, naprawdę. Byliśmy tam jakoś 20 któregoś maja, już nie pamiętam którego. I naprawdę tam jest czyściuteńko. I właśnie Dolomity to jest, po pierwsze to jest historia na całkowicie jakby inny, ja to traktuję jako taki osobny kraj, jako osobną krainę, na osobny materiał w ogóle, na osobne odcinki. Strasznie chciałbym tam wrócić. Co jest również niesamowite, jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy, to historia Włoch. Historia jest tak przeciekawa, historia jest tak niesamowita, to jest ponad 3-4 tysiące lat tak naprawdę historii. To jest miejsce, z którego wyszły większość wartości, wiadomo, że jakby Rzymianie zapożyczali od Greków, ale no to z Rzymu również mamy większość swoich dzisiejszych podwalin pod nasze codzienne życie, naszą cywilizację. Także to jest zdecydowanie warte zobaczenia, wartego dowiedzenia się, wartego poczytania i też naturalne miejsca. Miejsca naturalne, klify, nie klify, góry czy region, jak przejeżdżaliśmy przez region Genui. Też strasznie to było no po prostu piękne. No tak jakby właśnie poza miastami Włochy nieprawdopodobnie potrafią być piękne, tak? Na wschodnim brzeżu niestety tych pięknych plaż jakby trzeba się naszukać i one są bardzo trudno dostępne, bo większość to jest coś jak Bałtyk, nasze bałtyckie wybrzeże, że większość takich miejsc jest pozajmowanych. Czy są, te tereny są prywatne, czy trzeba po prostu się troszeczkę nachodzić, żeby coś znaleźć. Jakby to, że trzeba się nachodzić, nie traktuję tego jako coś negatywnego, no bo tak jest, no, na tym też polega podróż. Ale tak, to też jak będziecie się wybierać na wschód, to miejcie na względzie, że bardziej jest wybrzeże takie kempingowo, dzikie bym powiedział, nie? Tak, co jeszcze? Kurde, ale sobie też tak nie wiem, jakoś się, jak sobie myślę właśnie o tej północy, o tych Dolomitach, no przepiękne to były tereny, no. Też wam będę wrzucał przebitki, jak wiesz, w trakcie jak mówię, także będziemy mogli sobie zobaczyć. Ogólnie nie będę, nie chcę też tłumaczyć, nie będę tłumaczył tutaj całej wyprawy, jak ona była zorganizowana, bo chcę bardziej, wiecie, no tak jak powiedziałem, dać klamrę, tak? Spiąć to sobie wszystko, te wszystkie myśli i tak dalej. Coś mnie tutaj łoblazło. Spiąć sobie to wszystko tak naprawdę w taką ładną klamrę, podoba mi się to słowo, w taką ładną klamrę i no polecam wam, obczajcie sobie ten materiał, wyszło 7 odcinków. Włochy, miałem oczekiwania wobec Włoch. Miałem oczekiwania, właśnie nie wiem dlaczego, bo staram się właśnie tak nie robić. Miałem oczekiwania według Włoch i taki zbudowany obraz na temat tego kraju, właśnie z social mediów, z kultury, że jest to taki kraj, w którym serwuje się pizzę, jest pięknie, wszyscy mówią po włosku, wszyscy są przychylni, wszyscy jeżdżą Fiatami 500. No okej, okay, z tym to bym się zgodził, bo prawie wszyscy jeżdżą Fiatami 500. A okazuje się właśnie troszeczkę co innego i jakby wiem, że to jest... Znaczy, wiem, że to jest tak naprawdę oczywiste, że social media jedno, a rzeczywistość drugie, ale właśnie Włochy dla mnie są taką nauką, że jakby rzeczywiste Włochy wyglądają całkowicie inaczej, niż to jest pokazywane. Może właśnie przez pryzmat tego, że częściej pokazujemy to, co jest ładne, a nie pokazujemy ogółu i jakby całokształtu. I co jest najważniejsze dla mnie w całej tej podróży, to, że ją zrealizowaliśmy. Dla mnie podróż
jest celem sama w sobie. Wiecie, że zaplanowaliśmy i ruszyliśmy. Zrobiliśmy to i poznaliśmy. I to jest właśnie dla mnie też równie ważne, że tak naprawdę teraz wiem, jak faktycznie to wygląda. Wyrobić sobie swój pogląd, swoje zdanie i też wiedzieć na podstawie swoich przeżyć, móc to swoje zdanie uargumentować. I to jest niesamowite w podróży. I po prostu uważam, że to jest piękne. Podsumowując całą tą wyprawę, no Włochy okazały się nie tym, czym się spodziewałem, że będą. I wiecie, mimo tych negatywów, które no wpływały, faktycznie one definiowały to, jak się czuliśmy podczas podróży, to bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy, bo dla mnie to, że coś było negatywne, to nie znaczy, że nie było warte przeżycia. Właśnie odwrotnie, właśnie o to chodzi moim zdaniem w doświadczaniu. O to chodzi w nabywaniu doświadczenia, w nabywaniu swojego zdania na jakiś temat, bo teraz po prostu wiem, że Włochy są takie, takie, takie i takie. I to jest niesamowite, że i to strasznie lubię, że mimo tego, że coś negatywnego się wydarzyło, to nie jestem zniechęcony do podróży. Bo właśnie na tym ta podróż polega, żeby poznawać. Wiecie, to jest właśnie to piękno, to jest ten pazur, że jeżeli coś mi się nie podoba, to nie znaczy, że ja mam się zniechęcać. Ogólnie zapraszam Was serdecznie na kanał Mai Witkowskiej, z którą tą podróż zrealizowaliśmy, wspólnie ją realizowaliśmy. Maja robi bardzo ciekawe, piękne, przyjemne rzeczy. I mówię tutaj całkowicie poważnie, obczajcie ten kanał, bo jest naprawdę super. Link oczywiście w opisie filmu. Ja Was zapraszam na swojego Instagrama, gdzie publikuję też takie dodatkowe materiały. I na TikToka, bo też ostatnio się zainteresowałem TikTokiem. Także też wpadajcie. Ja Was tak naprawdę odsyłam do pierwszego odcinka. Zawsze chciałem to zrobić. Tutaj Wam się teraz pokażę odcineczek. Aha, bo ja już chciałem tutaj z Wami żegnać, a tak naprawdę jeszcze mam ważną rzecz przecież do powiedzenia Wam. Ile nas to tak naprawdę kosztowało? Przejechaliśmy około 5000 km samochodem osobowym, Volvo w kombi. Mieliśmy swoje zapasy jedzenia, mieliśmy baniak 10-litrowy, który uzupełnialiśmy na stacjach benzynowych, w galeriach handlowych czy McDonaldach, etc. Także tak naprawdę 80% kosztów naszego wyjazdu, naszej podróży to była benzyna, na którą tak szacunkowo teraz na szybko to policzę, że myślę to tak około 4000 z hakiem złotych całościowo, bo na głowę no to wiadomo, że wyszło to po połowie, ale całościowo wyszło 4000 złotych plus atrakcje. I jeżeli chodzi o atrakcje, to mam tutaj na myśli jakieś muzeum, nie wiem, wejście do Pompejów czy kawa w McDonaldzie, coś takiego, to wydaje mi się, że tak po 400 euro, no to ile tam, 1300, 1400, ile, nie wiem teraz dokładnie, nie sprawdzałem, po ile euro teraz stoi. Sprawdzę, to Wam napiszę na ekranie. I także wydaje mi się, że jakoś 5500 jednak. Jakoś 5500 jednak złotych nas to wyniosło. Także tak. Cóż jeszcze mógłbym Wam powiedzieć? Słuchajcie, no wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę już Wam powiedziałem. No, takich negatywów, pozytywów. Czy wróciłbym do Włoch? Tylko do Dolomitów. Na ten moment. Pojechałbym tylko do Dolomitów, bo to jest przepiękne miejsce i bardzo Wam je polecam. Polecam Wam, wbijajcie na kanał, wbijajcie na socjale, pamiętajcie o kanale Mai i tak naprawdę to jest podsumowanie pierwszego sezonu podróży przez Italię, przez Włochy w 2023 roku. Dzięki bardzo, trzymajcie się i elo.